Cześć, witam bardzo serdecznie wszystkich, którzy zdecydowali się dołączyć do naszego dzisiejszego wydarzenia. Ja nazywam się Maciej Biegajewski, jestem częścią zespołu Live Webinar i wspólnie w takiej bardzo sporej kooperacji między innymi z firmami Green Parrot, Tulium, Slicer, Livespace i Newspoint postanowiliśmy zrobić konferencję online'ową, która będzie dotyczyć automatyzacji w marketingu i sprzedaży. Bardzo się cieszę, że jesteście dzisiaj z nami, bo frekwencja widzę, że tutaj dopisuje. Jest naprawdę bardzo fajnie, także super. Mam nadzieję, że wszyscy po tym czarnym piątku i cyber poniedziałku są już obkupieni może w jakieś narzędzia i też chcą posłuchać trochę, jak ich wykorzystać bardziej do tych swoich działań marketingowych i sprzedażowych. Na początek taka krótka informacja organizacyjna. W prawym dolnym rogu, myślę, że już część z Was zauważyła, jest okienko czatowe. Gdybyście mieli jakieś pytania dotyczące prezentacji, zadawajcie je śmiało. My postaramy się na koniec każdej prezentacji przygotować te pytania tak, żeby prelegent mógł na nie odpowiedzieć. I także, jeżeli coś Wam nie będzie działać, odpukać, bo zazwyczaj to się nie zdarza, ale jakbyście mieli jakieś problemy techniczne, to też dawajcie znać. Po zakończeniu całego wydarzenia przekażemy Wam nagrania, być może też prezentację, jeżeli będziecie sobie tego życzyć. I co? Na dzisiaj mamy przewidziane aż 6 prezentacji, 6 wspaniałych prelegentów, a pierwszym z nich będzie Łukasz Hardek z firmy Tulium i opowie nam o automatyzacji obsługi klienta w praktyce. Także ja już oddaję głos i do usłyszenia za chwilę. Cześć, dzień dobry wszystkim. Dajcie znać, czy mnie widać i słychać też standardowo na początek. Kurczę, ja akurat nie widzę czata, więc nie wiem, czy mnie widać i słychać, ale mam nadzieję, że tak, gdzieś tam spróbuję to zrobić. Słuchajcie, ja się nazywam Łukasz Hardek, faktycznie pracuję w firmie Tulium. Tulium to jest takie narzędzie, które służy do tego, aby uporządkować sobie w firmie swoją obsługę klienta, czyli to jest narzędzie, które łączy w sobie wszystkie kanały komunikacji, z jakimi klient się może z nami kontaktować. Czyli mamy oczywiście maile, zakładanie tiketów, mamy call center, mamy całą centralę telefoniczną, mamy czata, mamy chatbota, messengera. Wkrótce, mam nadzieję, dołączą kolejne komunikatory, przynajmniej WhatsApp i Instagram, bo takie są plany Facebooka, żeby połączyć to jakby w jedno i żeby to API było otwarte, więc to jest jakby kolejna rzecz i możemy sobie to wszystko złączyć, te wszystkie narzędzia, o których teraz mówię, właśnie w jednym fajnym miejscu, jakim jest Tulium. Także przede wszystkim służy to do obsługi klienta. Ja w Tulium zajmuję się czymś takim jak Customer Success, jestem Customer Success Managerem, czyli odpowiadam za to, żeby nasi klienci byli jak najbardziej zadowoleni, żeby dzięki nam i naszemu narzędziu osiągali sukces. Robię badania NPS, występuję na takich konferencjach, piszę artykuły, edukuję klientów, edukuję ich wspólnie razem z naszym działem obsługi klienta, więc zajmuję się jakby wieloma rzeczami. Jedną nogą jestem w marketingu, jedną nogą jestem w dziale obsługi klienta, ale współpracuję ze wszystkimi działami w naszej firmie. Ja dzisiaj będę opowiadał troszkę o automatyzacji w obsłudze klienta, będę opowiadał o multikanałowości, o tym, jak wykorzystywać pewnego rodzaju narzędzia, ale niestety zacznę od tego, co ciągle jest aktualne, czyli od tego, co przyniosły nam ostatnie lata, a mówiąc o tym, że nieźle nam namieszała pandemia i nieźle nam namieszało rok 2020 i rok 2021, to w zasadzie tak jakby nie powiedzieć nic, bo okazało się, że wszystkie przewidywania największych tuz marketingowych i biznesowych poszły totalnie w niepamięć, a no my musieliśmy sobie zacząć radzić w tym wszystkim sami, zarówno zawodowo, jak i prywatnie. No bo prywatnie i zawodowo home office nabrał zupełnie innego znaczenia. Musieliśmy zacząć łączyć w sobie wiele ról, musieliśmy ogarniać równocześnie pracę, dzieci, dom, sprzątanie, gotowanie i tak dalej, i tak dalej. Nagle staliśmy się wszyscy
specjalistami podczas lockdownów pierwszego, drugiego, mam nadzieję, że już ostatnich, które były, specjalistami od pieczenia chleba, robienia przetworów, gdzieś tam smażenia mięs, kiszenia ogórków, lepienia pierogów i wielu, wielu innych rzeczy, o których do tej pory większość z nas oczywiście nie miała pojęcia. No ale co najważniejsze, to siedzenie w domu sprawiło, że zrozumieliśmy, jak ważne jest dla nas to, co w tym domu się znajduje. I teraz, przepraszam bardzo, ale jak na złość kurier po prostu idzie. Także to wszystko jakby musiało nam uświadomić pewne ważne kwestie. Do tej pory traktowaliśmy trochę dom jak hotel. Tutaj nagle zauważyliśmy pewne braki, a co za tym idzie, troszkę wpadliśmy w szał. A dokładnie rzecz biorąc, w szał zakupów. No bo tak, galerie zamknięte, sklepy zamknięte, restauracje pozamykane, hotele zamknięte, no ale na szczęście jest coś, co jest zawsze otwarte, czyli internet. No chyba, że nam się zepsuje router albo ewentualnie nie zapłacimy rachunku. Co więcej, internet nie jest otwarty zawsze, ale przede wszystkim jest otwarty wszędzie. A każdą rzecz, jaką chcemy nabyć, załatwić, kupić daną usługę, czy cokolwiek innego, to tak naprawdę możemy zrobić również przez bardzo małe urządzenie w naszej kieszeni, czyli wystarczy nam telefon komórkowy. Bo generalnie transformacja cyfrowa, która już i tak pędziła w zawrotnym tempie, nagle przyspieszyła jeszcze bardziej. No bo taki trend oczywiście widać głównie w e-commerce, ale pozostałe branże, które musiały się przenosić gdzieś tam do internetu już z różnym skutkiem, starały się nie pozostawać w tyle. No i było tak, że na złamanie karku goniły konkurencję, która no, z tych nowinek technologicznych korzystała na długo, długo przed pandemią. No i to wszystko sprawiło, że właściciele sklepów internetowych, biznesów, które przenosiły się do internetu, wyglądała albo przynajmniej chciała wyglądać tak. I dla wielu rzeczywiście ta rzeczywistość była taka, ale wielu przedsiębiorców no, obudziło się troszkę za późno, można powiedzieć z ręką w nocniku i wiedząc, że zaraz może być za późno na to, aby chociażby zbliżyć się do konkurencji, zaczęli na szybko tworzyć sklepy internetowe, przenosić swoje biznesy do sieci, próbowali zarobić szybko, łatwo i niestety w końcu wielu z nich musiało zaakceptować fakt, że czasy, w których klient nie miał zbyt dużego wyboru, bezpowrotnie minęły. No bo konkurencja nie śpi, a kolejni gracze pojawiali się na horyzoncie coraz bardziej. No skoro te czasy minęły, to musieliśmy zrozumieć, że właśnie z tego powodu sprzedaż w dzisiejszych czasach nie kończy się już na tym, że ktoś zamawia u nas produkt i gdzieś tam go kupuje, czy zamawia u nas usługę, a my mu ją dajemy, on nam płaci, tylko okazuje się, że jest to praca ciągła i nieskończona jakby cały czas, tylko że w tym momencie nazywamy ją po prostu obsługą klienta. I teraz tak, to jest fragment raportu, który stworzyliśmy w zeszłym roku razem z Tulią. Nie będę go przedstawiał całego, myślę, że przy okazji gdzieś tam będziemy mogli wysłać wam link do tego, żebyście sobie cały ten raport zobaczyli, ale wygląda to mniej więcej tak, dlatego że czasami klienci pytają nas, czy oni potrzebują czegoś więcej niż maila i telefonu do tego, żeby obsługiwać klientów. No i chciałoby się wtedy odpowiedzieć, że no, drogi przedsiębiorco, ty być może nie potrzebujesz, ale twoi klienci już tak. Bo jak pokazuje fragment tego raportu, no to w zasadzie nie ma kanału, z którego nie korzystają ludzie do tego, aby kontaktować się pomiędzy marką, pomiędzy firmą, z którą chcą mieć coś do czynienia i który nie byłby wykorzystywany. Oczywiście niektóre są wykorzystywane bardziej, inne są wykorzystywane mniej, ale każdy z nich ma jak najbardziej prawo bytu. I teraz, prawda jest taka, że korzystanie z wielu kanałów obsługi klienta dla wielu było i ciągle jest bardzo problematyczne ze względu na zbyt dużą ilość narzędzi potrzebnych do tego, aby tych klientów obsłużyć. No i stąd też bardzo często decyzje o tym, żeby ograniczyć ilość tych kanałów, bo tutaj w zasadzie można by stworzyć takiego pięknego mema, którego być może wszyscy kojarzycie, taki człowiek dobra rada, który mógłby powiedzieć, no nikt nie napisze do ciebie na czacie, jeżeli mu po prostu na to nie pozwolisz. A jest to oczywiście nieprawda, dlatego że ludzie chcą wykorzystywać te kanały. Na dodatek ogromnym problemem jest w ogóle praca w działach obsługi klienta. Kto miał coś wspólnego z taką pracą, kto pracował w obsłudze klienta, ten doskonale wie,
na czym to polega, bo nie oszukujmy się, praca w takim dziale nie jest łatwa. No bo pracownicy takiego działu to jak nikt inny w firmie narażeni są na hejt, czy bardzo często wyzwiska ze strony klientów. No i naturalnie nie ma możliwości wyeliminowania tego w 100%, bo zawsze znajdą się osoby, które właśnie w taki sposób chciałyby wyładować swoją frustrację. Natomiast jak najbardziej możemy to w jakiś sposób zminimalizować. I tak, żeby tych zachowań ze strony klientów było po prostu mniej. No bo z jednej strony mamy wsparcie oczywiście takiego działu przez przełożonych, ale to jest zupełnie osobny temat, o którym dzisiaj nie będziemy rozmawiać, bo jakby ta prezentacja tego nie dotyczy. Natomiast skupimy się na kwestiach organizacyjnych i kwestiach technicznych, które mają pracę takiego działu ułatwić. No bo na szczęście przyszło nam żyć w takich bardzo fajnych czasach, kiedy to technologia pomaga nam w życiu codziennym i zawodowym. Więc jeżeli mamy tylko taką możliwość, to korzystajmy z tego, ile się da, bo jest to już bardzo ogólnodostępne. Głównym i podstawowym narzędziem wspierania naszych działów obsługi klienta są rzeczy, które mamy bardzo blisko siebie i w zasadzie te pojedyncze rzeczy nam zupełnie wystarczą. Możemy je wykorzystać z powodzeniem do prowadzenia takich działań w client service, natomiast aby robić to naprawdę dobrze, to niezbędne będzie nam jeszcze narzędzie, które na urządzeniach, tych, które przed chwilą pokazałem, na komputerze czy na telefonie komórkowym, będziemy mogli wykorzystać, a mianowicie odpowiedni system do obsługi klienta. Odpowiedni, czyli jaki? No przede wszystkim taki, który będzie skupiał w sobie maksymalnie dużo kanałów komunikacji. No bo mówiłem już, że w dzisiejszych czasach jest to niezmiernie ważne, bo tego oczekują od nas klienci. System taki nie tylko umożliwia łatwą komunikację, ale przede wszystkim automatycznie porządkuje całą historię kontaktu ze względu na to, bez względu na to, jakby z iloma różnymi kanałami czy z iloma różnymi osobami klient się z nami kontaktował. I niezależnie od tego, nie wiem, który pracownik w danym momencie i którym kanałem będzie do nas pisał, czy będzie do nas dzwonił, to zawsze będziemy my jako pracownicy, czy jako szefowie biura obsługi klienta wiedzieli, na jaki temat on rozmawiał. Bo on wczoraj może do nas zadzwonić, dzisiaj może napisać maila, jutro może napisać do nas na czacie. Jeżeli będziemy korzystali z trzech różnych narzędzi, bądź no, z niektórych po prostu nie będziemy korzystać, no to wtedy tak naprawdę nie będziemy znali historii tego klienta, co z perspektywy obsługi klienta jest szalenie, ale to szalenie ważne, bo klient oczekuje szybkiego załatwienia sprawy. W momencie, kiedy będziemy pracować, nie wiem, na Excelach, no to wtedy możemy mieć z tym pewien kłopot. Drugą bardzo ważną rzeczą do tego, żeby automatyzować, żeby ta multikanałowość wychodziła nam jak najlepiej, to jest posiadanie takiego systemu, który będzie miał w sobie bardzo dużo integracji. No bo prawda jest taka, że bez względu na to, jaki system do obsługi klienta wybierzemy, czy w ogóle do obsługi, nie wiem, marketingowej, czy to będzie marketing automation, czy to będzie system do obsługi klienta, czy to będzie jakiś system do oddzwonień i tak dalej, to praktycznie niemożliwe jest, żeby spełniał wszystkie nasze potrzeby i żeby zawierał w sobie wszystko, czego my będziemy potrzebować, wszystkie narzędzia, na jakich pracujemy. I nie mówię tutaj tylko i wyłącznie właśnie o kanałach komunikacji, ale o systemach wspierających sprzedaż, platformach sprzedażowych, systemach fakturowych, CRM-ach, systemach do wysyłki SMS-ów, do wysyłki maili i tak dalej. Posiadając dobry system do obsługi klienta, nie potrzebujemy w większości przypadków przełączać się pomiędzy kolejnymi kontami w różnych programach, na przykład żeby wysłać SMS-a albo żeby wysłać maila, tylko właśnie dzięki tym rozbudowanym integracjom albo otwartemu API możemy prowadzić spersonalizowaną i wielokanałową komunikację właśnie z naszymi klientami. To są przykładowe akurat dosłownie kilka dość istotnych, ale nie wszystkie integracje, które my w Tulium posiadamy. Więc jakby, tak jak mówię, w zasadzie wszystkie systemy, z którymi jesteśmy gdzieś tam spięci, potrafią zaspokoić potrzebę naszych klientów co do tego, co do ich pracy, co do tego, jak mają ogarniać sobie różnego rodzaju kwestie właśnie w firmie. Natomiast nie to jest zawsze najważniejsze, bo musimy pamiętać o tym, że
odpowiedni system ma nie tylko ułatwiać pracę pracownikom działów obsługi klienta, ale również pozwolić kontrolować, chociaż to jest takie dość brzydkie słowo, ale niestety muszę go użyć, kontrolować pracę działu obsługi klienta przez przełożonych, menadżerów, właścicieli firm i tak dalej. No i dla menadżerów takich działów czy właścicieli firm najważniejsze jest to, aby móc swobodnie mierzyć wskaźniki. Naturalnie bez badania pewnych rzeczy wiadomo, że firmy nie będą w stanie się rozwijać. Nie będą mogły pracować nad poprawieniem jakości obsługi klienta, jeżeli nie będą wiedzieć, gdzie tkwi taki problem. Nie będą w stanie sprawdzać, czy rozmowy były dobrze przeprowadzane, jeżeli nie będą ich obsługiwać. Nie będą w stanie zobaczyć, czy czaty są dobrze obsługiwane, jeżeli nie będą mogli wrócić do historii tych czatów i ich zobaczyć. Plus do tego oczywiście wszystkie statystyki tego, jak szybko obsługujemy klienta, jak szybko odpowiadamy na problemy, jak klienci są zadowoleni z nas i tak dalej, i tak dalej. No i coś, co jest oczywiście ostatnimi czasy bardzo na topie, chociaż nie jest jakąś totalną nowością, bo pamiętajmy, że odpowiedni system jakby powinien zawierać w sobie również coś takiego jak chatboty. I tak jak wspomniałem, nie są one niczym nowym, ale dostęp do tych chatbotów jest rzeczywiście łatwy jak nigdy dotąd. Bo jeszcze niedawno na takiego chatbota mogli sobie pozwolić tylko nieliczni. Były firmy, które specjalizowały się w budowie takich chatbotów. To było bardzo drogie, a i tak nie zawsze spełniało oczekiwania. Bo dzisiaj tak naprawdę najprostszego chatbota jesteśmy w stanie zbudować sobie na Messengerze, ale bardziej zaawansowane znajdują się już w pakietach takich systemów jak na przykład Tulium, o którym też dzisiaj troszkę opowiadam. Co ważne, i to jest jakby najfajniejsza rzecz, stworzenie takiego chatbota jest bardzo proste. Trzeba odpowiednio oczywiście rozpisać scenariusze i to jest dość łatwe. Natomiast nie musimy dysponować odpowiednią wiedzą techniczną, natomiast musimy dysponować wiedzą na temat naszych klientów. Bo to, co jest najbardziej ważne przy tworzeniu tego chatbota, to jest właśnie poznanie ich potrzeb, czyli rozpisanie odpowiednich scenariuszy, zbudowanie listy najczęściej zadawanych pytań. No szalenie ważne jest, abyśmy dobrze znali naszą grupę docelową. No i oczywiście odpowiedzi na te pytania znajdziemy gdzie? W naszym systemie, czyli jeżeli chcemy się dowiedzieć, jakie najczęściej problemy mają nasi klienci, o co najczęściej nas pytają, to wystarczy, że zerkniemy sobie do systemu do obsługi klienta i tam te wszystkie odpowiedzi znajdziemy. No a potem pozostaje nam już tylko stworzenie odpowiedniego drzewa chatbotowego, ustawienie odpowiednich reguł, które pozwolą naszym klientom na znalezienie szybkiej odpowiedzi i równocześnie odciążą nasz dział obsługi klienta i pozwolą się skupić na sprawach bardziej skomplikowanych. No bo to, co najważniejsze w dzisiejszych czasach, to wszystko to, o czym mówiłem, możemy robić z każdego miejsca na świecie i to jest też bardzo, bardzo fajna rzecz. Natomiast chciałbym pokazać kilka case study, które stworzyliśmy. Przejdziemy przez nie dość szybko, bo widzę, że czas nas dość troszkę goni. Chciałbym pokazać kilka przykładów naszych klientów przed i po wprowadzeniu tego, co dla nich zrobiliśmy. Jednym z naszych klientów jest Dizzy, bardzo prosta sprawa, sklep bardzo znany, już w tym momencie część grupy CCC, więc na pewno większość z Was kojarzy. Jeżeli nie jesteście klientami, to gdzieś Wam się to na pewno obija o uszy. No i jaki Dizzy, zgłaszając się do nas, miało problem, czy też ładnie mówiąc wyzwanie? No przede wszystkim musieli zapanować nad tym, żeby odpowiednio szybko odbierać infolinię, czyli usprawnić ten swój IVR, ścieżkę, którą ma przejść klient. Musieli zapanować w ogóle nad obsługą klienta, nad zbudowaniem od podstaw całego działu Customer Care ze spojoną skrzynką mailową, z której będą mogli korzystać wszyscy, co będzie im potrzebne do raportowania i szybszej obsługi klienta. Nie mieli czatu na stronie, no i przede wszystkim chcieli mieć kontrolę nad tym, co robią i co dzieje się w ich obsłudze klienta.
No i co się zmieniło? Bo tak jak tutaj jest napisane, w ciągu dwóch lat od wykorzystania Tulium w DC zauważono znaczne zmiany w procesie obsługi klienta. A jakie były najważniejsze? Skrócenie o połowę czasu obsługi jednego klienta, co jest na wagę złota w tym momencie, bo pamiętajmy, im szybciej klient będzie obsłużony, oczywiście prawidłowo, tym będzie bardziej zadowolony. Spadek obciążenia infolinii o 30% dzięki wdrożeniu nowego IVR-a, czyli to drzewo takie, gdzie wybieramy jeden, dwa w zależności od naszej potrzeby, bardzo ułatwiło pracę działowi obsługi klienta, no i tym samym klienci też byli dużo bardziej zadowoleni. Wzrost odbieralności telefonów, no bo posiadając fajny system, jesteśmy w stanie odpowiednio podzielić dzwonienie czy jakby przekazywanie połączeń do odpowiedniego agenta z 56% do 98-99%, czyli wcześniej 44% telefonów w ogóle nie było odbieranych. Service level, czyli zadowolenie klienta z 37% na 94%, fantastyczne wdrożenie czatu na stronie, również bardzo fajne. Podam kilka przykładów, więc nie będę się skupiał na wszystkim. Kolejny nasz klient Glossel, który posiada takie sklepy jak Tania Książka czy BPL. Tam absolutnie nie było możliwości kategoryzowania zgłoszeń, nie było żadnych raportów, nikt nie monitorował tego, co się dzieje, klienci dzwonili, czasami te telefony były odbierane, czasami nie były odbierane. No na szczęście po wdrożeniu zupełnie się to zmieniło, znowu system IVR przyszedł z pomocą, były gotowe szablony odpowiedzi na maile, które też bardzo pomogły w szybszym załatwianiu sprawy, no bo jak wiemy, tego wszystkiego jest bardzo dużo i tych powtarzalnych pytań jest również bardzo dużo. Nagrywanie rozmów, które do tej pory służą temu, aby podnieść obsługę klienta. I mamy jeszcze majowo.pl, czyli taka firma, która obsługuje jakby ma meble ogrodowe i tego typu rzeczy do domu, grille i tak dalej. Tutaj mamy około 3500 maili w miesiącu oraz 70 czatów. To było rzeczywiście bardzo duże wyzwanie dla Majowa. I co chcieli osiągnąć? Potrzebowali mieć coraz więcej klientów. Jakby tych klientów rzeczywiście było bardzo dużo, no ale jeżeli mamy dużo klientów, coraz więcej zapytań kierowanych do działu obsługi klienta. I pomogliśmy im rzeczywiście bardzo mocno, bo usprawniło to działanie boku, poprawiło to, i tu jest bardzo fajne, jakość obsługi klienta. Odpowiedź na maila spadła z 15 godzin na 2 godziny. Także rzeczywiście świetnie. Ogromna satysfakcja, świetnie, świetnie to robią. Zachęcam do sprawdzenia, jak robi to Majowo na majowo.pl. Zobaczycie tam nasz widget, zobaczycie, jak to wygląda. No i generalnie szefostwo mogło weryfikować jakość pracy boku. Tak jak wspomniałem, bardzo ważne jest to, że to wszystko, o czym mówię, czyli ta bardzo dobra obsługa klienta, jeżeli posiadamy dobry system, możemy to robić z każdego miejsca na świecie. Natomiast pamiętajmy jeszcze o tym, że nawet posiadając najbardziej zaawansowany system i zaprzęgając totalnie super inteligentne maszyny i również zatrudniając ludzi z ogromną wiedzą, musimy pamiętać o tym, że w obsłudze klienta szalenie ważna jest empatia i zrozumienie. Zarówno zrozumienie przełożonych do swoich podwładnych, jak i pracowników działu obsługi klienta, do swoich klientów i tego teraz albo w przyszłości, kiedy będziecie pracować lub budować takie zespoły. Wszystkim Wam życzę, także trzymajcie się mocno, bądźcie zdrowi i mam nadzieję, że ta cała paranoja biznesowo-internetowa połączona z COVID-em niedługo się skończy. I to by było na tyle z mojej strony. Gdybyście chcieli pogadać, gdybyście mieli ochotę gdzieś tam połączyć się na LinkedInie, nazywam się Łukasz Hartek. Moim szczęściem lub nieszczęściem jest to, że jestem jedynym Łukaszem Hartkiem na świecie, więc dość łatwo mnie znajdziecie. I chętnie poodpowiadam na inne wasze pytania, jeżeli takie się pojawią później, a jeżeli macie teraz, to myślę, że również mamy chwilkę.
Super, Łukasz, bardzo Ci dziękuję. Piątka z plusem za zmieszczenie się w czasie i piątka z plusem za prezentację, bo naprawdę. Przepraszam za chaos, bo po prostu musiał być na złość kurier, który zaczął dzwonić, i mój syn, który niestety jest na kwarantannie. Myślę, że to jest świetne takie uwidocznienie tego, z czym się mierzymy w tym momencie, tak? I z czym również obsługa klienta się mierzy. Wszyscy, którzy chcą zadać pytanie, mamy jeszcze dosłownie takie 2 minutki, więc jakieś pytanie możemy odpowiedzieć, więc jeżeli coś się pojawia, bo do tej pory nic nie widziałem na czacie takiego. Kasia zapytała, czy to tylko aplikacja, czy też na laptopie działa? Nie, na laptopie? Myślę, że chodzi o to, czy to jest web. Nie, to jest SaaS. To jest SaaS, czyli działa przez web, gdzie zakładamy swoje konto i logujemy się z każdego miejsca na świecie do internetu. Okej, jako że goni nas Coś jak LiveSpace, nie wiem, czy cokolwiek, nie wiem, FreshMail, SMS API. Tak. Nie widzę więcej pytań w tym momencie, także serdeczne dzięki, Łukasz, dobrego dnia i wszyscy, którzy będą chcieli zapytać później, zachęcamy do kontaktu tutaj mailowego, a ja już za chwileczkę na scenę zapraszam kolejnego dzisiejszego prelegenta. Dobrze, to ja się żegnam, dziękuję bardzo wszystkim za przybycie i jesteśmy w kontakcie. Dzięki, Łukasz.